U svakom slučaju da je poljska reprezentacija u posljednje vreme zaista mnogo napredovala i da je to neka druga igra u odnosu na ono što je bilo pre neku godinu, da imaju zaista veliki broj mladih igrača koji su u posljednjih par godina postali zaista vrlo kvalitetni i jednostavno svojim nekim rezultatima i igrama, evo i ove godine u Ligi nacija kad su se kvalifikovali na Final Six, pokazali da su sigurno u vrhu evropske odbojke i normalno da očekujemo da nam budu najteži protivnik na ovom turniru. No i na koniec Serbki, no, mistrzyni świata, obecny mistrzyni świata. Myślę, że to jest zespół jeden z w ogóle z najlepszych zespołów na świecie. Parametrami, fizyką wydaje mi się, że przebijają wszystkie zawodniczki na świecie. Mają w swoich szeregach no, same utalentowane i grające w najlepszych klubach siatkarki. Miałyśmy z nimi okazję grać na tych nieszczęsnych kwalifikacjach do mistrzostw świata. No to ten mecz powiedzmy był bez historii. Mam nadzieję, że te dwa lata my zrobiłyśmy mega progres i wszystko się może zdarzyć. Mam nadzieję, że będziemy miały swoje okazje do tego, żeby je gdzieś tam pokąsać i będziemy na pewno walczyć.